Hej, hej, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat przewlekłych powikłań cukrzycy. Przewlekłe powikłania cukrzycy możemy podzielić na dwie grupy. Makroangiopatie, czyli zmiany dotyczące dużych naczyń i wynikają one z tego, że po prostu cukrzyca, przewlekła hiperglikemia, jest niezależnym czynnikiem, który nasila, przyspiesza rozwój blaszek miażdżycowych. Stąd dużo szybciej rozwija się choroba niedokrwienna serca w efekcie zawał, czy też udar niedokrwienny mózgu, czy niedokrwienie kończyn dolnych. Druga grupa to mikroangiopatie związane z uszkodzeniami małych naczyń, naczynek tętniczych. Dotyczy to nefropatii cukrzycowej, retinopatii cukrzycowej, neuropatii cukrzycowej, zespołu stopy cukrzycowej, czy też innych powikłań skórno-stawowych kostnych wywoływanych mikroangiopatiami i to głównie o mikroangiopatiach opowiem w tym odcinku. Pierwsze powikłanie, czyli nefropatia cukrzycowa wynikająca z uszkodzenia bariery kłębuszkowej poprzez takie efekty jak przewlekła hiperglikemia, nakładające się na to naciśnienie tętnicze czy też czynniki genetyczne, które prowadzi do uszkodzenia bariery kłębuszkowej. Jeden z elementów bariery, który zapobiega utraci białek, to jest ujemnie naładowana błona podstawna, która zapobiega ujemnie naładowanym białkom, żeby przechodziły przez nią. No i w wyniku nefropatii dochodzi do stopniowego zaniku tego ujemnego naładowania błony podstawnej, przez co białka mogą prościej przechodzić. Podobnie zwiększa się średnica porów utworzonych właśnie również przez wypustki tych komórek podocytów i skoro te pory są szersze, to Mogą prościej przez nie przejść. Prowadzi to do utraty białek, a szczególnie tych najważniejszych białek, które zapewniają nam odpowiednie ciśnienie onkotyczne wewnątrz naczyń, czyli dochodzi do zwiększonej utraty albumin. Na samym początku wskaźnik utraty albumin, wskaźnik ACR może być między 30 a 300 mg na gram. i To nie jest dużo, ale nazywamy już ten stan mikroalbuminurią. I warto sobie przypomnieć, czym był ten wskaźnik ACR, czyli albumin-kreatynin ratio, czyli wskaźnik albumina-kreatynina. Bo normalnie utrata białka, żeby była jakkolwiek sensowna, była do tej pory badana w dobowej zbiórce moczu. Od kiedy weszło właśnie takie wyliczenia tych wskaźników albumina-kreatynina, czyli porównanie ilości albuminy w miligramach do kreatyniny w gramach w dowolnej porcji moczu, ale zalecana jest poranna, porcja moczu i pozwala to w sposób sensowny, porównywalny ocenić utratę białka właśnie bez potrzeby wykonywania dobowej zbiórki moczu. I w tym ACR-ze między 30 a 300 mg na gram to już jest mikroalbuminuria i ta mikroalbuminuria i hiperglikemia i to wszystko razem stopniowo prowadzi do szkliwienia kłębuszków i włóknienia śródmiąższu, co prowadzi do postępującej niewydolności nerek. W nefropatii cukrzycowej kliniczny podział dzielimy na kilka faz. Na początku jest okres bezobjawowy, potem stopniowo pojawia się ta mikroalbuminuria, gdzie ACR jest pomiędzy 30 a 300 mg na dobę. Potem już pojawia się jawny białkomocz wychodzący i w testach paskowych, czyli no tak duży po prostu. No i ostatecznie dochodzimy do niewydolności nerek. Inny też jest podział według Mogensena, tam są stopnie od 1 do 5, możecie to sobie. Znaleźć w szczegliku, ale bez sensu, żebym to wszystko tu pokazywał. No i po prostu w diagnostyce stosujemy badanie ogólne moczu i wychodzi dodatnie w przypadku jawnego białkomoczu, gdzie naprawdę ten białkomocz jest no, już duży. A jeżeli chcemy dokładniej zbadać, czy nie jest mniejszy, no to możemy obliczyć sobie wskaźnik ACR z, z tej próbki moczu, gdzie jest po prostu albumina i kreatynina oznaczane i to oznaczanie tych wskaźników w przypadku cukrzycy typu pierwszego najpóźniej w ciągu 5 lat do roz, od rozpoznania, a w przypadku cukrzycy typu drugiego najlepiej zrobić w momencie rozpoznania, ponieważ jak wiemy cukrzyca typu drugiego często może być późno rozpoznawana, stąd też te powikłania narządowe mogą być już obecne. Jeżeli chcemy leczyć nefropatię cukrzycową, to z drugiej strony chodzi przede wszystkim o to, żeby prawidłowo wyrównywać cukrzycę. Tak? Jest to element, który może hamować postępne Nefropatii, a w jej początkowych stadiach nawet zupełnie cofnąć zmiany, tak? czyli prawidłowe wyrównywanie cukrzycy, dążenie do odpowiedniego HbA1c, odpowiednie pilnowanie glikemii, to jest to, co zapobiega rozwojowi nefropatii cukrzycowej. Jeżeli chodzi też o np. pacjentów z cukrzycą typu 2, no to jeżeli rozwija się u nich nefropatia cukrzycowa, to jest wskazanie do włączenia grupy flozyn, czyli inhibitorów SGLT2, Również w przypadku albuminurii czy jawnego białkomoczu stosujemy ace inhibitory lub sartany po to, żeby zmniejszyć białkomocz. Czasami w jakichś ciężkich chorobach nerek nawet nefrolodzy decydują się na połączenie obu tych leków, chociaż pamiętajcie, że ace inhibitorów i sartanów klasycznie typowo nie łączymy ze sobą. Dodatkowo jeszcze warto pamiętać o redukowaniu innych możliwych przyczyn sercowo-naczyniowych, czyli leczymy dżlipidemię statynami. Wraz z rozwojem niewydolności nerek odpowiednio redukuje się spożycie białka w diecie. I w momencie, kiedy rozpoznawana jest już niewydolność nerek, no to pacjent powinien być też pod opieką nefrologa, no bo często nefropatia cukrzycowa jest tą najczęstszą przyczyną przewlekłej choroby nerek, która też ostatecznie prowadzi do dializoterapii. Retinopatia cukrzycowa to są zmiany, które uszkadzają siatkówkę i mogą być przyczyną utraty wzroku. Stopniowo wyróżniamy pewne fazy rozwoju tej retinopatii. Wynika to również głównie z uszkodzenia szkliwienia małych tętniczek, tętniczek siatkówki. Na początku jest faza nieproliferacyjna, głównie tam są właśnie obkurczenie tętniczek, zgrubienie ich ścian. Później do tej nieproliferacyjnej dochodzi makulopatia, czyli obrzęk plamki żółtej. Potem wyróżniamy fazę za przedproliferacyjną, proliferacyjną i proliferacyjną z powikłaniami, no bo ta proliferacja wynika z tego, że Niedokrwione jest obszar siatkówki wydzielają się różne te czynniki niedotlenienia i powoduje to wyrzut czynników stymulujących rozrost naczyń i te rozrastające się tętniczki mogą na przykład wzrastać w ciało szkliste i tam pękać, powodując wylewy do ciała szklistego, mogą być też przyczyną rozwarstwienia siatkówki, właśnie ten rozrost tych naczynek. Tak? Dlatego też pacjentów z cukrzycą. Powinno się poddawać badaniu okulistycznemu. Jeżeli pacjent nie ma retinopatii, to wystarczy badanie okulistyczne raz do roku. Jeżeli jest retinopatia nieproliferacyjna, dwa razy do roku. A jeżeli są już dalsze zaawansowane fazy retinopatii, to dużo częściej pacjent powinien być. Badane. I w czasie badania przede wszystkim po, powinno być zbadane ostrość wzroku, rozpoznawanie barw, badanie oftalmoskopowe, czyli badanie dna oka i wykonanie barwnej fotografii dna oka. I w leczeniu retinopatii, często no, najważniejsze, jak w tych wszystkich powikłaniach, jest utrzymywanie prawidłowego wyrównywania cukrzycy. W przypadku nieproliferacyjnej często stosuje się fotokoagulację laserową siatkówki, a w przypadku już proliferacji, Często stosowana jest witrektomia, czyli usunięcie ciała szklistego, i dodatkowo podawanie leków anty-VEGF, które po prostu zapobiegają temu rozrostowi, tej proliferacji naczynek, która może uszkadzać siatkówkę. Neuropatia cukrzycowa to powikłanie wynikające z uszkodzenia naczyń, które odżywiają neurony. Jest to najczęstsze przewlekłe powikłanie cukrzycy. Wyróżniamy przewlekłą polineuropatię czuciowo ruchową i tutaj mogą występować różnego rodzaju parestezje, dysestezje dłoni i stóp i mówimy o objawie skarpetek i rękawiczek, czyli to są różnego rodzaju zaburzenia czucia i, róż, i uczucie właśnie takich mrówek, drętwień, różne takie zaburzenia spaczone, takie czucie dotykające właśnie stóp i dłoni, dlatego mówimy, że to jest objaw skarpetek i rękawiczek, bo to czucie jest osłabione właśnie na tych dystalnych częściach kończyn. Dodatkowo mogą występować bolesne kurcze mięśni z ostrymi takimi napadami bólu, takim bólu takiego bólu neuropatycznego, które może występować głównie w nocy, szczególnie na kończynach dolnych. E, oprócz tego mogą być właśnie ubytki czucia głębokiego powierzchownego, które są bardzo niebezpieczne i mogą prowadzić do zespołu stopy cukrzycowej, jak i również może dochodzić do osłabienia lub zniesienia odruchów ścięgnistych właśnie na tych kończynach zajętych przez neuropatię. Neuropatia również może zajmować układ autonomiczny i to wydaje się jeszcze gorszym powikłaniem bo znacząco zwiększa śmiertelność takich pacjentów w przypadku układu sercowo-naczyniowego występują hipotencja ortostatyczna wynikające z niej omdlenia czy też takie zaburzenia jak brak zmienności rytmu serca np. stała tachykardia, która niezależnie czy pacjent odpoczywa, czy się męczy jest na stałym poziomie są zaburzenia tej regulacji często też są zaburzenia czucia bólu Trzewnego i na przykład pacjent, który doświadcza zawału mięśnia sercowego nie czuje bólu wynikającego z tego zawału. Zajęty może być przewód pokarmowy, i na przykład zaburzenia różne motoryki przewodu pokarmowego, różne biegunki, zaparcia czy też gastropareza, czyli takie opóźnienie opróżniania żołądka mimo że nie ma żadnej przeszkody, żeby ten żołądek został opróżniony, tak? W związku z tym występują Pacjentów przywlekłe nudności, wymioty, szybkie uczucie pełności. Również w układzie moczowo-płciowym mogą być zaburzenia wzwodu, i tutaj oprócz tych czynników neurologicznych tak naprawdę dochodzą też czynniki psychologiczne, takie jak depresja, obniżone libido. Też stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych, jakby blokery jazydy, czy niebezpieczna również atonia pęcherza, czyli zaleganie tego moczu, co skutkuje częstymi infekcjami układu moczowego, często dla osób starszych śmiertelnymi. Mogą występować również zaburzenia wydzielania potu, np. nadmierna potliwość, takie duże, mocne, nocne poty, czy też zaburzenia wydzielania śliny i smaku. W leczeniu neuropacji cukrzycowej podstawowe znaczenie ma prawidłowe wyrównywanie cukrzycy. Natomiast jeżeli doszło już do rozwoju tych powikłań, skupiamy się głównie na objawach i leczymy objawowo. W przypadku bólu neuropatycznego, oprócz klasycznych leków przeciwbólowych, takich jak paracetamol, NLPZ -y, czy też opioidy w przypadku silnego bólu, można stosować dodatkowo leki przeciwdrgawkowe, takie jak pregabalina, gabapentyna czy karbamazepina, które są świetne w bólach neuropatycznych, jak również trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, np. amitryptylina, czy też SSRI jak paroksetyna, SNRA, duloksetyna czy też czasami stosowane są leki przeciwbólowe działające miejscowo, jak kapsaicyna czy lidokaina. Stosowany jest również kwas alfa-liponowy, który jest antyoksydantem i ma zmniejszać rozwój tych zaburzeń neuropatycznych. Natomiast jeżeli już mówimy o neuropatii autonomicznej, to jeżeli mówimy o hipotonii ortostatycznej, pacjentom zalecane są różne pończochy uciskowe, czy czasami stosowanie fludrokortyzonu, który podnosi ciśnienie. W przypadku gastroparezy odpowiednia modyfikacja diety, żeby jeść mniejsze porcje, ale częściej, też czasami leki prokinetyczne, jak zapry, czy erytromycyna, inhibitory pompy potrotonowej, a w przypadku zaawansowanej gastroparezy czasami stosowane są jakieś rozwiązania operacyjne czy stymulacja bioelektryczna. W przypadku zaburzeń czynności jej, czyli tych zaparć, albo biegunek, no to modyfikacja diety, stosowanie diety bezglutenowej, ograniczenie spożycia laktozy, czy też czasami cholesteramina, klonidyna, oktrootyd to są leki, które jako swoje działanie niepożądane mają zaparcie czyli tutaj w przypadku biegunek mogą być pomocne, czy też leki przeciwbiegunkowe, takie jak np. loperamid. Czasami stosowane są również enzymy trzustkowe albo w razie potrzeby antybiotyki. W przypadku zaburzeń z wodą no to wszyscy dobrze znamy inhibitory fosfodiesterazy piątej, sildenafil i wszystkie te inne file. A w przypadku zaburzeń potliwości czasami stosowana jest toksyna botulinowa, takie ostrzygnięcia tych miejsc najbardziej potliwych skóry i to poraża gruczoły potowe i zapobiega... Wydzielaniu potu, czasami również stosowane leki rozszerzające naczynia czy kremy nawilżające, czyli widzicie z neuropatią, a szczególnie z tymi powikłaniami autonomicznymi, no to one są bardzo uciążliwe. Został na koniec zespół stopy cukrzycowej, który jest znaczącym problemem, strasznie okaleczającym, bo z jednej strony mamy tu problem z neuropatią, która wyszła w wyniku mikroangiopatii, i dodatkowo makroangiopatii, które razem tworzą taką mieszaninę morderczą dla stóp. Neuropatia przede wszystkim ruchowa dochodzi do zaników mięśni stopy i przykurczów, i te przykurcze i zanik mięśni doprowadza, że nacisk stóp na podłoże w bucie sprawia, że dużo prościej tworzą się różnego rodzaju modele, uszkodzenia zadrapania pęcherze. Z drugiej strony neuropatia czuciowa, czyli łatwiejsze powstawanie urazów, bo pacjent nie czuje, że sobie zrobił krzywdę. To taka urban legend odnośnie cukrzycy. Chodzi, że kiedyś przyszedł pacjent z wbitym ogromnym gwoździem po prostu w stopę, który nawet nie czuł, że że miał ten gwóźdź wbity, no bo po prostu wdepnął na niego i nawet tego nie poczuł, bo miał tak rozwiniętą neuropatię. Ale też nam opowieści o pacjencie, który stał blisko jakiegoś bardzo gorącego urządzenia i poparzył sobie stopę i nawet nie poczuł tego, że taką ciężką tutaj oparzenie sobie zafundował. Z drugiej strony, makroangiopatia doprowadza do niedokrwienia kończyn i niedokrwienie razem z łatwiejszym powstawaniem urazów. Prowadzi do powstania właśnie takich ciężko gojących się urazów, owrzodzeń. Często dodatkowo dochodzi tutaj jeszcze infekcja bakteryjna i po prostu mamy z tego tragedię. W zespole stopy cukrzycowej możemy podzielić trochę te stopy na stopę neuropatyczną, gdzie głównie to te zaburzenia neuropatyczne doprowadziły do powstawania uszkodzeń, z drugiej strony stopę niedokrwienną lub też połączenie jednego i drugiego czynnika, który doprowadził do rozwoju stopy cukrzycowej. W przypadku neuropatycznej wynikiem są zaburzenia czucia i obecne jest tętno na kończynach, co w przypadku stopy niedokrwiennej, często tego tętna nie ma. Skóra jest ucieplona mogą być różne uszkodzenia kości, czy też owrzodzenia i leczenie takiej nogi głównie oprócz takiego no, leczenia ran no to również przez odciążenie, żeby ta noga tak nie mocno o podłoże tarła, nie naciskała, żeby zapobiegać dalszym uszkodzeniom, a w przypadku stopy niedokrwiennej to głównie ból wychodzi w czasie ruchu, tak? czyli to są takie objawy chromania. Na tętnicach, na stopie, kostkach może być wyczuwalny brak tętna, skóra może być zimna, akurat w kościach tu zmian nie ma. Często powstają jakieś takie zmiany niedorchwiane, zgorzelinowe, jak na przykład martwica paliczka. No i często w leczeniu leczeniem jest ruch, tak jak w przypadku wszystkich problemów z chromaniem, ze zwężeniem naczyń, to ruch często jest jedynym tak naprawdę lekiem. Nasilenie objawów stopy cukrzycowej możemy ocalić w skali PEDIS, której tutaj nie podaje. jest jeszcze taka skala Sinbad, gdzie te wszystkie literki tworzą taką mnemotechniczny skrót, że w zależności gdzie są te zmiany, tam zliczamy punkty, jak duże jest obrządzenie, czy dochodzi infekcja bakteryjna, czy jest utrata czucia czy jest niedokrwienie i jak głęboki jest to wrzucenie, na przykład sięgające mięśni, ścięgien, czy też jeszcze głębiej. No i też często właśnie dochodzi do zakażenia tkanek miękkich stopy i to widzimy przez to, że... Ten, to wrzodzenie przebiega bardzo ostro, istnieje duże zaczerwienienie, obrzęk, bolesność, może być wysięg ropny, czy też trzeszczenia w obrębie stawu, objaw hełbotania, czyli obecności zbiornika ropnego wewnątrz tych tkanek, czy też zwiększenie wydzielania. Wydzieliny na powierzchni, tutaj rany, czy też po prostu cuchnący zapach z tej zmiany. Bardzo ważne jest tutaj, żeby pobrać materiał jakiś albo żeby to był materiał pobrany z biopsji, albo w trakcie łyżeczkowania, czyli oczyszczania chirurgicznego tej rany, bo ważny jest posiew. Taki posiew bardzo powierzchowny nic nam nie da, bo na wierzchu rany się zbierają różne bakterie, a chodzi o tam z głębi. Tego materiału, żeby dowiedzieć się, jaka tu bakteria głównie wywołuje ten stan, to zakażenie, tego wrzodzenia, żebyśmy zrobili posiew, antybiogram też, żebyśmy mogli włączyć odpowiedni antybiotyk, bo na początku empirycznie stosujemy antybiotyki, a potem w zależności co wyszło w antybiogramie, no to odpowiednio to modyfikujemy. Teraz uwaga, jeżeli ktoś ma słabe nerwy, no to proszę nie oglądać, bo pokażę Wam kilka zdjęć zespołu stopy cukrzycowej. Na pierwszym zdjęciu widzicie straszne owrzodzenia tutaj na kończynie dolnej. Z drugiej strony tutaj macie też bardzo głębokie owrzodzenie. Jeżeli się przyjrzycie tutaj, to tam w głębi widzicie po prostu kości, że to jest zjedzone aż do kości, tak głęboko sięga to owrzodzenie. Istnieje też taki, takie schorzenie jak osteoartropatia czy tam neuroosteoartropatia szarkota. Jest to zespół objawów wynikających przede wszystkim właśnie ze zmian uszkodzeń w obrębie kości stawów wynikających właśnie z neuropatii i, i, i też z tych zaburzeń mikroangiopatycznych, gdzie dochodzi właśnie różnego rodzaju podwichnięcia, złamania i ostatecznie deformacja stopy. Jak widzicie na zdjęciu RTG ta stopa, te kości, w ogóle tam wszystko jest jakieś takie połamane, sklejone w jakiś taki dziwny amorficzny twór i często właśnie taka stopa jest istotnie właśnie zdeformowana też często w środku toczy się aktywne zapalenie, też infekcje kości. No a wszystko właśnie to wynika z tych powikłań i z dodatkowych właśnie łatwych złamań i tego, że nawet pacjent nie wie, że sobie coś złamał, bo na przykład tego nie czuł. No straszna sprawa. Ostatecznie w leczeniu najważniejsze jest zapobieganie z naszej strony jako lekarza, żeby każdemu pacjentowi z cukrzycą długotrwałą jednak oglądać stopy i, i jakoś tak to weryfikować. Co dwa lata warto też sprawdzić wskaźnik kostkowo-ramienny, czyli na ramieniu i na kostce mierzymy ciśnienie, porównujemy i tam są odpowiednio wiemy, czy jest za duże, za małe, bo chodzi o to, żeby zauważyć, że jest niedokrwienie kończyny dolnej, tak? Dodatkowo pacjentowi zalecamy różne te, takie higieniczne postępowanie związane z tym, żeby dbać o te stopy, tak? czyli codziennie, żeby oglądał w odpowiedniej temperaturze wody, mył codziennie, mył, dobrze suszył potem, żeby między palcami woda mu nie zostawała, skarpetki odpowiednie, żeby nosił najlepiej bez szwów albo szwy wykręcić na zewnątrz, też żeby nie chodził na boso ani butów bez skarpet, które te buty mogą mu obetrzeć nogi i doprowadzić do rozwoju różnego rodzaju właśnie tych odparzeń czy uszkodzeń. Pacjent też powinien właśnie oglądać wnętrze butów, sprawdzać, bo na przykład jakiś kamyk mu wpadł, a jak on ma neuropatię, co, co nie, to nie czuje, a ten kamyk może mu rozorać na przykład nogę, więc to też jest niebezpieczne. Odpowiednie obcinanie paznokci, też żeby pacjent sobie samodzielnie z modzeli sobie na stopach, nie usuwał jakimiś takimi lek substancjami bez recepty, bo czasami może sobie tylko pogorszyć tutaj. Warto, żeby no, był pod odpowiednią opieką, szczególnie na przykład podologa, który też zna się i potrafi zająć pacjentami z cukrzycą. No jeżeli pojawiają się jakieś skaleczenia, zadrapania, no to niezwłoczne zgłoszenie tego do lekarza, bo trzeba odpowiednio tą ranę zaopatrzyć, żeby tam się nie rozwinęło właśnie takie głębokie owrzodzenie z zakażeniem i po prostu stopa cukrzycowa, tak, bo w momencie kiedy się rozwinie jak leczymy no bo jak leczymy to jest zwykłe zakażenie be, znaczy zwykłe uszkodzenie bez zakażenia no to po prostu opatrunki tak dezynfekcja rany odpowiednia a w przypadku już jak pojawia się zakażenie no to pacjent jeżeli był do tej pory na lekach doustnych warto żeby przeszedł na insulinoterapię ta stopa powinna być odciążana włączana antybiotykoterapia w zależności jak bardzo Ciężki jest stan pacjenta, no to odpowiednio różne tam antybiotyki się stosuje. Też często leczenie chirurgiczne, czyli drenaż, nacinanie, czy też właśnie łyżeczkowanie, usuwanie tych wszystkich martwych tkanek, odpowiednie opatrunki, też te opatrunki takie koloidowe są bardzo dobre, czy też jakieś takie inne metody, które przyspieszają gojenie, na przykład leczenie tlenem hiperbarycznym. No i w przypadku istotnych zwężeń, na przykład tętniczych, czasami zabiegi chirurgii naczyniowej, które przywracają drożność naczyń, a w ostateczności dużego zakażenia, uszkodzenia rozległego martwicy, która może zagrażać życiu pacjenta, niestety podejmowane są decyzje o amputacji części, nie wiem, palców czy nawet fragmentów stopy, i czasami to kończy się. Drastycznie, dramatycznie, na pewno wielu z Was, którzy byliście kiedyś na oddziałach chirurgii czy też w jakichś oddziałach internistycznych, mieliście okazję widzieć pacjentów ze stopami cukrzycowymi po amputacji, i to są no, mrożące krew w żyłach naprawdę widoki. Tym odcinkiem tymczasem kończę serię na temat cukrzycy. Od kolejnego odcinka zajmiemy się już endokrynologią, powoli tworzę sobie plan, jakie po kolei zagadnienia omówić. I startujemy z zupełnie nową serią. Dzięki bardzo za ten odcinek. Zapraszam do obejrzenia innych odcinków na kanale. A jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał, klikając w guziczek. Możesz również zostać moim patronem i wesprzeć mnie w tworzeniu filmów. Do zobaczenia!